Hej, cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Iwan i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w gwincie i chciałem wam dzisiaj zaprezentować moją talię, którą niedawno złożyłem i dosyć dobrze mi się nią gra. Jest to talia z grubą Helgą. Opiera się ona na podglądaniu kart przeciwnika. Więc mamy tak, dywizję Vendal, która jakby zamienia siłę jednostki, którą widzimy. Czyli jak na przykład dana karta ma tam 10, to ta jednostka zyskuje 10 i tamta jednostka zyskuje 1. Mamy tych piechurów. Oni po prostu dają nam dodatkowe karty i wyrzucamy ich na stół. Najczęściej to robimy Morwranem albo alchemikami. Dosyć dobrze działa tutaj połączenie właśnie grubej Helgi z Leo, bo ona ma tak: jeśli ta karta została ujawniona, zranił wszystkich wrogów o 1. Jeśli nie została ujawniona, zrań wszystkich wrogów, oprócz tych w przeciwnym rzędzie. Czyli jeżeli nie została zobaczona, to rzucając tutaj na przykład, atakujemy tylko te dwa rzędy, a jak była już widoczna, to atakujemy wszystkie rzędy. A on po prostu ujawnia naszą kartę i zadaje damage o wartości tej karty. Czyli jest to dosyć spoko. No tu wiadomo, ogniste skorpiony, które tak jakby podwójnie mogą atakować. Cynthia, która ujawnia najsilniejszą kartę i wtedy robimy combo razem z zwiadowcami. I jeszcze z nowych kart, które tu mamy, mamy zatruty miód, który daje nam przewagę jednej karty najczęściej. On tak ma. Wrzucamy, przeciwnik dostaje taką kartę. I ona po trzech turach wyrzuca losową kartę przeciwnika, a jeżeli on tą kartę wyrzuci, nam daje jedną kartę. Więc to jest dosyć spoko. Mangonele wiadomo, do akurat jak mamy zamiar podglądać jego karty, robimy dosyć duży damage. Dobra, a teraz wam zaprezentuję, jak ta talia się sprawdza, więc zapraszam do oglądania. Wiedzą, co to poświęcenie. Dobra, gramy przeciwko Redynowi. To może znaczyć tylko to, że prawdopodobnie będziemy grali na mróz, co mi się bardzo nie podoba. Bo tu nie mamy żadnego słońca, nic. Więc trochę lipa. I jeszcze my zaczynamy, to jest jeszcze gorzej. Może zaczniemy sobie tak. Dobrze. Żeby z dosyć dużą pulą punktów zacząć. I on prawdopodobnie teraz Ogara wyrzuci. Jeżeli to jest ta talia, którą myślę. Od razu mnie z mrozu zaatakuje. Chociaż teraz nie wiem. Jest po nowym patchu, więc... A, Ogar. Ogar ładnie. I sobie zadziałamy tutaj z odsłonięciem dwóch kart. Odsłonimy sobie piechurów i skorpiona. O, fajnie. Ready. No, mrozem nie będzie czaskał. No dobra, czaskaj sobie mrozem.
Ja w tym czasie spasuję. No zawsze jest to przewaga jednej karty. Pożogon. Może być. Dobra, on wygrywa tą rundę. Byłoby dosyć spoko. O, Helga. Helga. To teraz odrzucimy sobie ciebie. 4 złote karty. No niezbyt fajnie. Regis jest to tylko dlatego, bo nie miałem tak jakby co tu więcej rzucić. Ale on się dosyć dobrze sprawdza. Na przykład w takim momencie, jakby teraz przeciwnik spasował. Klucznik, co ty chcesz mi zabrać? Chcesz mi karty podglądać? O nie, Cynthia. Noż ty utopcem. Dobra. Urosło nam o 7 punktów. No i 7 punktów. Jeśli w ręku ma coś z dzikiego gonu. To masz 7. Zrań wybranego wroga o 5 i zrań do 4 jego egzemplarzy po tej samej stronie. Hej, hej, hej! Co ty robisz? Dobra, myślę, że już by można było. Ile ty tych kart tam może? Jeszcze z mrozu, jak ja nie lubię mrozu. Strasznie nienawidzę. Moje talie w ogóle nie są na to przygotowane. Zacnie. Jestem smutkiem. Tak bardzo. Zrobimy sobie tak. Przerzucimy ją, żeby punktów nie dostał. On prawdopodobnie teraz spasuje. Nie wiem, jak to. Duży damage mi zada prawdopodobnie. Mhm, tak jak myślałem. No nie, fajnie. Wyciągniemy sobie jakąś kartę, paląc Cynthię. I co teraz? Zatruty miód, spoko. I to jest właśnie ten moment, kiedy wróg nie wie, co z tym począć. Bo tak, zostawi go w talii, to mu wyrzuci jedną kartę, która prawdopodobnie jest dobra. Bo to można anulować tylko wtedy, kiedy się dobierze kartę. Ale nie wyrobię punktami. Czy więcej punktów? No, faktycznie. Zapomniałem o tym. O, dziękuję. No nie. Ale to było.
No nadal nie. On spasuje. Nie, nie spasował. Kurczę. Żyję, by służyć. No nie zrobię tego. Spasuj. Dobra, może się uda. Ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Nie zrobię tego. Teraz mi odejmie po 3 punkty. Nie ma szans, już z tego nie wyjdę. Ile mu rozbije? On bije po 2? Czemu ja nic nie wiem? Gdzie masz mróz? Co jedną turę? Idzie o 2, no kurczę. No mróz mnie załatwił. No już nic nie zrobię. Poddajemy się. Dobra, gramy przeciwko Foltestowi. Może być ciekawe. Ciebie wymienię. O jacie. Na bogato. Ciebie mogę wymienić. Zatruty miód, świetnie. Mangonelę jedną też wyrzucę. Tak, prawdopodobnie zagra najpierw Foltesta. Dokładnie. Zagram Mangonelę. Jest duże prawdopodobieństwo, że mi ją spali piorunem. To jest częste zagranie. Będzie jak zechcesz, panie. Dokładnie. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Raszejs! Intwe! Intwe! No dobra. Aha, kłopoty idą. Mamy tu jakieś dekla. Mi się nie podoba. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Dobra. Odkryjemy sobie tak karty. Ciebie zabiję. Czego chcesz? No niestety, ale... masz problem. Raz za wozem, raz na kozie. No dużo punktów, ale masz dwie karty straty. Dobrze sobie taką przewagę wyrobić. I teraz cokolwiek by mnie rzucił. Czy on, no, prawdopodobnie mnie spasuje. Sobie rzucę ciebie. Tak wyszedłem na plus. Przecież teraz ja będę zaczynał. Wyrównamy to, ale ja mam jeszcze zatruty miód, który dosyć skutecznie powinien mi pomóc. Mangonela. Jest wojna, to muszą być. No nie. Czego chcesz? Co? Dlaczego? Lubię. 7 ma najwyższą. Czego chcesz? Kurczę, niedobrze, co tu się odbywa? Niedobrze. Ktoś pytał, nie widziałeś mnie.
Szkoda, że z tego nie siekłem. O, Wilgefortz mi doszedł. Jest dobrze. Teraz tak. Zostaną mu cztery karty. Czteroma kartami odkryję sobie, co on tam ma. Nie masz ty czego do żarcia? No, to mu dużo punktów da. Nie ta karta. Dobra, Kahir. Ej, ło. Coś źle w obliczeniach. Ja to już nie mam. Ja to już nie mam. Dobra. Tu sobie zastrzelę. Chodź do wujka. Dobrze, że to zrobiłem. Proszę, daj mi kartę. Pięknie, Shani oberwała. Teraz tak, Wilgefortzem mogę spalić piechurów. No, dużo punktów mu to daje. Ich w sumie nie mam jak teraz użyć już. To dobra. To ciebie. Halo. A dziękuję. O! To jest spoko, bo mogę sobie więcej punktów dać. Zrobię co każesz. Bo ja myślałem, że on tylko wrogów odkrywa. Gdzie jest ósemka, której nie chcę zbytnio. Ciebie nie potrzebuję. Nie podobasz mi się. O, może być to ciężkie. Też mam tą kartę. Maćko z Wilczych Dołów. Teraz doszła w tej aktualizacji. I czy mi się to uda zrobić? To ma więcej punktów uda. Żogi się nie musi bać. O! Dziesiątka. Teraz... Kogo on podniesie? Nie fajnie. Bardzo niefajnie. A teraz patrz uważnie. Dzięki, wygrałem. Ale miał niefart. Miał niefart. Dobra, to by było na tyle. Jak widzieliście, pierwszy mecz nie poszedł dosyć dobrze. No, nie było to najlepsze. Ten drugi wygrany jednak. Ale nie było pokazane tej 100% tej talii. Ale wam tu jeszcze na koniec pokażę, jak to wygląda. Możecie sobie skopiować i sami wypróbować tą talię. Polecam, jeżeli nie macie zakupić, stworzyć sobie kartę Zatruty Miód, jest świetną kartą. Dobra. To dzięki za obejrzenie i do kolejnego. Cześć.